Cześć, jak się macie? Tutaj Pylka Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 15 Ultimate Team. Tak jak niedawno mówiłem, czas te zakończyć w ostatnim odcinku niesamowity powrót. Teraz rozpocznę epizod z składem z BPL, później przeskoczę oczywiście do drużyny z Depayem oraz resztą. Teraz nie zagram nimi, ponieważ no nie mam kondycji. I tylko tyle mogę powiedzieć, jestem gotowy, jestem zdeterminowany, by po prostu skopać tyłek swojego przeciwnika. Ula la, troszeczkę nie grałem, ale trenowałem. Liczę na to, że forma jest, całkowicie nie boję się tego zespołu, co z tego, tam Diego Costa, Team of the Season, to samo Santi Cazorla, nie, ja nie czuję strachu. Ale tam, co oni zrobili? Wow, Fernandinho stwierdził, a co tam, posiedzę sobie na Diego Coście, no można i tak. Sterling przy piłce, a i tam goalkeeper chciał wyjść, Klein przy piłce, oj, chciałbym mieć jego kartę Team of the Season. Niestety, no, na tym końcu mnie na nic nie stać, Diego Costa. Okej, okay. 1-0, Diego Costa. Już chciałem pochwalić obrońców, co za świetna blokada, no, nie do końca, ponieważ... reprezentant Hiszpanii daje bramkę prowadzącą, no niestety, niedobry start meczu dla mnie, 0 strzałów. Balotelli, ogarnij się. No nie, bez jaj! Kliknąłem kółko przed polem karnym, ale oczywiście pociągnął go jeszcze w tym kochanym prostokącie. No to rzut karny w 24 minucie, po prostu, no zajebiście. Och. Diego Costa, mamy 3-0. 2 minuty po rozpoczęciu drugiej połowy. Zajebiste spotkanie, naprawdę, właśnie tak chciałem wrócić do gry. Depay, obrona! Nie ma gola! No co za beznadziejny dribbling, to jest żart, żeby no gracz takiej klasy w tej grze jak Van Persie nie był w stanie po prostu trzymać tej pieprzonej piłki przy nodze. Diego Costa 4-0. Wow, aż 4 trafił. No niezły, niezły. Ale jakby nie patrzeć, jego gole nie były fenomenalne. Gerard, Fernandinho oraz De Gea, wszyscy zgarnęli najlepszą ocenę w tym meczu, jeśli chodzi o moją drużynę, czyli aż 6,4. A zaraz, ja mam jeszcze szansę na awans. O, czyli muszę wygrać kolejne 2 mecze, okej, myślałem, że jestem już na przegranej pozycji. Dobrze, to po prostu wygrać muszę, jednak patrząc na to, jak ostatnio świetnie się spisał Zaratę, jak i wszyscy piłkarze wokół niego, naprawdę, to może być sukces. Och, Luis Suarez. Rzadko go widuję, ale skurczywych jest dobry. Memphis 1! Nie, ponownie to samo! To był gol, choć może teraz Depay! Oj, oj, oj. Zaratę, przyjęcie, strzał, rzut karny! Doskonała decyzja sędziego! To nie mogło się inaczej skończyć, plus mamy żółtą kartkę dla Jordiego Alby, choć ja bym tutaj oczywiście pokazał FF0000. Mauro Zaratę pewnie pod poprzeczkę, prowadzenie objęte w 15 minucie. Start był start był dobry, ponieważ od razu już miałem tę sytuację. Rzut wolny, ajajaj, close enough, teraz jednak było już na tyle blisko, że piłka przekroczyła linię bramkową. 1-0. Zaratę, musi być druga bramka, tak jest, skomplikowana akcja. Jednak w kluczowym momencie Wijnaldum doskonale wiedział, że należy podać piłkę do napastnika. Drugi gol argentyńskiej bestii w tym spotkaniu. No właściwie mogłem próbować wykończyć Holendrem, jednak ta piłka tak specyficznie odskoczyła, że właściwie otworzyła drogę do bramki. No świetnie. Quadrado, genialne podanie, Di Maria nie kończy tego, jeszcze mamy dośrodkowanie Ferry, aj, pozbierał się skurczywych. Zaratę, hat-trick w pierwszej połowie, czy to jest możliwe? Utrzymuje się przy... nie do końca. Już lepiej, Zaratę, pole karne, ajajaj, no... Droga do bramki otwarta, Zaratę musi w tym momencie zdobyć hat-tricka, strzał z ostrego kąta, aj Mustafi, rzut rożny chociaż. Benzema, będziemy mieli, tak, pierwszy gol rywala w tym spotkaniu, a jednak teraz, no, już nie mam się z czego cieszyć, ponieważ to jest tylko jeden gol różnicy, nie wiem co on zrobił, znaczy właściwie wiem, zamarkował kilka razy strzał i to pozwoliło mu zdobyć gola.
Wow, ale zagranie! Dośrodkowanie z Rabony, no szkoda, że nikt tego nie wykorzystał. I Vidal! Gol! Haha, wejście smoka! 3 sekundy po wejściu na boisku Arturo Vidal! Gol z 46 metrów! Co zrobił Casillas? Nie mam pojęcia, co w tym momencie się wydarzyło, jednak Arturo Vidal zapisuje się na kartach historii! Nigdy nie trafiłem z większej odległości niż 42 metry w tej grze, jeśli chodzi o rzuty wolne. Dzisiaj to się zmienia! Oczywiście to po raz kolejny pokazuje, jak niesamowitym produktem jest gra pod tytułem FIFA 15, jednak oto i Arturo Vidal. Chyba najlepsza zmiana, jaką kiedykolwiek w tej grze zrobiłem. Plus najszybciej strzelony gol. Wyczuwam hat-tricka. Oj, co za pomyłka. Oj, Suarez daje gola kontaktowego w samym kluczowym... Źle to zacząłem, po prostu w ostatniej chwili. Jak dobrze, że Vidal zdobył tego gola. Ale nie, to już się nie zmieni. 3 punkty są moje, czas na autobus. Tak, zagwizdał, 3 punkty lądują na moim koncie. Oczywiście wszystko dzięki środkowemu pomocnikowi prosto z Chile. Ten gol naprawdę zostanie zapamiętany na zawsze. No pewnie, nie było to żadne jakieś perfekcyjne okienko czy coś. Po prostu głupi błąd gry. Nie tyle błąd, co jednak kwintesencja w FIFA 15, jednak to Vidal z około 45 metrów, a może i nawet 50, pakuje piłkę do siatki. No, to wysoka ocena. Nie wiem, ile mówię, serio, 3-4 sekundy, ponieważ został zmieniony od razu rzut wolny. No i ta piłka leciała 3-4 sekundy. Rekord nad rekordami. No to co? Czas na tą ligę pierwszą. Co mogę powiedzieć? Plan jest prosty. Dewastacja. Kto normalnie gra Pirlo na tej pozycji? Nie wiem. Jednak no, jeszcze się zdziwię pewnie za kilka minut. Jednak no, w tej formacji on po prostu jest na pozycji skrzydłowego. Jednak z tym temem, dobra, nie podważam tutaj filozofii mojego przeciwnika. Tyle. Zarate będzie szukał kolejnej asysty w swojej karierze. Wijnaldum, jeden, nie, nawet nie wpadło to do siatki. Co z tego, że spalony strzał okazał się po prostu beznadziejny. Tevez, genialne przyjęcie, wykończy. Jestem, proszę, Willem, zaskakuje mnie z dnia na dzień. Świetny obrońca. Cuadrado, genialne przejście, Di Maria, jeszcze tutaj Ronaldo, Chop, doskonała kontra, nadchodzi Cuadrado, jeszcze jedno przejście, on, Ashley Cole, wow, upokorzył mnie. Chiellini podał do Zarate, który trafia do siatki, nieprawdopodobne wykończenie argentyńskiego napastnika, 38 bramka dla zespołu w jego karierze, serio. Beznadziejne zachowanie bramkarza, znaczy Chiellini świetnie mi podał, taka jest prawda. Handanowicz był pewien, że złapie piłkę, no był biedak w błędzie. Leciutki wolej i Mauro Zarate po raz kolejny trafia. Cieszę się, że ten facet się obudził, ponieważ on ma talent. Wow, genialnie, Zarate, pole karne, ajć. Marek Hamsik szykuje zejście do środka. O, kurczę, ktoś powinien go wcześniej zneutralizować, ale nic się nie stało. De Gea kontroluje tą główkę i świetne podanie Angel Di Maria. Czy on sam coś zrobi? Nie. Oj, dobrze. To jest już środek. Jedno podanie. Za prosto. Panie i panowie, to chyba będzie moment, na który czekałem. Zarate zdążył. Aj, piękny wślizg. Niestety kontuzja argentyńskiego napastnika. Oj. Wydaje mi się, że będzie zmiana. Cahill, wonder goal. Nie tym razem. Jest przerwa w grze. Niestety Argentyńczyk musi opuścić boisko. Naciągnięty mięsień. Zastąpi go Yasin Chicaoui, czyli drugi najskuteczniejszy napastnik w tym sezonie. No, chyba to jest dobra zmiana. Po prostu rozgrywam scenariusz. Shit, będzie bramka. Niestety 1-1. Strzał Pogby. Hamsik był w dobrym miejscu. Niezbyt dobre zakończenie. Oczywiście trzeba wziąć w garść. Kurczę, 1-1 to nie daje mi awansu. Potrzebuję 2 punktów. Pozostała mi jedna gra. Zobaczmy, teraz mam właściwie wszystkich 5 gwiazdkowców z przodu. Cuadrado, Vidal. Fu, jaki Vidal, Depay oraz Chicaoui. Tylko jeden celny strzał. Wow.
Depay genialny dribbling, oczywiście, że to kończy się bramką, nie można tego zmarnować, jest i bramka! 2-1, bardzo szybko po rozpoczęciu drugiej połowy Memphis wreszcie się obudził, no często tych goli jednak nie zdobywa, co mnie smuci, ale gdy już zdobywa, są to gole w naprawdę niesamowitym stylu. Wydaje mi się, że i nawet trzech obrońców ominął. No i wykończył to jak napastnik klasy światowej, zobaczmy. To był decydujący moment, jeden dobry zwód i techniczny strzał od słupka, tak? Zastanawiałem się, czy podać do reprezentanta Tunezji, ale stwierdziłem, że zaufam Holendrowi, opłacało się. Cahill zaraz! Celne uderzenie środkowego obrońcy Handanović z problemami na rzut rożny. Di Maria, ponownie Cahill, bramka! Anglik trafia, 3-1! Świetnie wykorzystany stały fragment gry, no niesamowite, najpierw zaskończył... co ja powiedziałem? Zaskoczył słowackiego golkipera tym uderzeniem, teraz po dośrodkowaniu Angela Di Maria pakuje piłkę do siatki, genialnie! No to co, do końca meczu już tylko 25 minut i wszystko wskazuje na to, że nasze czas na powrót do Ligi Pierwszej. Wow, Tevez i nie wierzę, ponownie gol z dobitki. Co za pech. Willems, rozwiń prędkość, tego bulldoga trzeba zatrzymać. No nie! Wybiegnij! Co znów? Co się dzieje? No to jest żart, to jest po prostu niemiły żart. Dobra, 12 minut, świetnie, straciłem wszystko co miałem, pewien awans, świetnie. Prawda jest taka, kto zdobędzie teraz gola, zostanie prawdziwym bohaterem. Willem zdewastuje Pogbę, no biegnij, co, jaki faul, przecież on jest większy, też jest czarny, ale jest większy i co, że ja fauluję? Chikawi, to jest Cuadrado na czystej pozycji, panie i panowie. Juan Cuadrado, Memphis Depay, pusta bramka, 4-3 i to Holender dzisiaj otworzy szampana, ponieważ rezultat ten daje awans do Ligi Pierwszej. Pusta bramka, czub, pewne wykończenie, nie ma co się oszukiwać. Oj, jeny, co za finish. Tylko czy Tevez czasem nie będzie chciał odpowiedzieć? Nie, świetne zagranie Vidala, oj, McGillis, spin nieudany, zaraz, tutaj nie ma obrony. Tevez, ależ kasownik. Ten pan chyba chce dzisiaj zdobyć hat-tricka, Depay! Oj, boczna siatka, skurczybyk. I Wijnaldum, pusta bramka, 5-3, ponownie Samir Handanović oszukany. Oczywiście Holender stawia kropkę nad i, tego nie da się już zabrać, zobaczmy. Co się tutaj stało? Ten moment! Nie ogarniam! Naprawdę! Po prostu sobie Wijnaldum poszedł. No i poszedł! Poszedł po bramkę ostateczną! Niesamowite spotkanie, gdy wszystko zostało mi praktycznie zabrane. Wow! Zdobyłem jeszcze 2 gole. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Wreszcie jest powrót do Ligi Pierwszej i wreszcie jest szansa, by prosto przejść do zakończenia tej serii. Mam nadzieję, serio mówię prosto z serca, mam nadzieję, że kolejne 3 odcinki będą odcinkami ostatnimi. Zarate, Depay, Cahill, Depay oraz Wijnaldum. Co za spektakl i oczywiście to lewoskrzydłowy Holender zawodnikiem spotkania, choć Di Maria, 2 asysty, również coś ciekawego. Dużo monet ląduje na moim koncie i jest awans. Nie stać mnie na żadnego zawodnika teraz, jednak mogę przejść do wyprzedaży. Nie wiem, czy ktokolwiek się sprzeda, ale warto spróbować, więc panie i panowie, upragniony powrót nadszedł. Teraz tylko mistrzostwo. Tylko mistrzostwo. Do usłyszenia. Cześć!